Dzień dobry Państwu, Łukasz Mickiewicz, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Dzień dobry inwestycje, webinarów organizowanych przez PKO Bank Polski. Dzisiaj jest z nami Rafał Madej, prezes PKO TFI. Witaj Rafał. Cześć Łukasz, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że możemy Cię gościć w końcu i tutaj z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jest to nasze 18. spotkanie, jeżeli chodzi o webinary. Tutaj poproszę o prezentację slajdu, więc od 2 lat już mamy okazję z Wami rozmawiać o tematach inwestycyjnych, gospodarczych. No, zaczęliśmy w takim trudniejszym momencie, pierwszym webinarem tuż po agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast przez ten czas rozmawialiśmy o wahaniach na rynkach obligacji, o tym, kiedy akcje mogą pokazać swój potencjał, o tym, kiedy inflacja może spaść, więc przechodziliśmy przez różne ważne momenty rynkowe. Chcieliśmy pomagać Wam w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. No i cieszę się, Rafał, że Ciebie w końcu możemy gościć w tym studiu, no bo w zasadzie jesteś jednym z ojców, założycieli tego edukacyjnego projektu. Z tego względu, że jak Rafał był dyrektorem Departamentu Produktów Inwestycyjnych jeszcze 2,5 roku temu, to nie wiem, poczułeś, że ta działka edukacyjna, komunikacyjna wymaga wsparcia, uruchomiłeś rekrutację na stanowisko menadżera komunikacji inwestycyjnej. Ja wziąłem udział w tej rekrutacji i mam dla Was przyjemność prowadzić od tego czasu te spotkania. To była bardzo udana rekrutacja, Łukasz. Także dziękuję, no że dołączyłeś do zespołu i rzeczywiście ten wymiar edukacyjny zawsze był dla mnie ważny. Wydaje mi się, że on jest bardzo potrzebny. Mówię o tym nieprzypadkowo. Mamy rok edukacji finansowej, ekonomicznej w Polsce, więc wszystkie ręce na pokład powinniśmy pomóc naszym klientom, ale też pracownikom rozwijać swoje kompetencje i te inicjatywy, wydaje mi się, temu służą. Super, to chciałem sobie potwierdzić właśnie a propos skuteczności tej rekrutacji. Natomiast drugi powód, z którego się cieszę, że jesteśmy tutaj, no to właśnie ten temat edukacji finansowej i wykorzystania produktów inwestycyjnych, więc porozmawiajmy sobie o tym, w jakim punkcie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Myślę, że tutaj jesteś właściwą osobą do tego, żeby jakieś wnioski wyciągać, bo zajmujesz się tym tematem w zasadzie od blisko 30 lat, począwszy od połowy lat 90. i biura maklerskiego PKO SA przez mBank, Bank Millennium, Credit Suisse. Od 13 lat w grupie PKO, najpierw TFI, później Nordea, która była przejęta przez Bank Polski. 9 lat w PKO Banku Polskim odpowiadałeś za produkty inwestycyjne, lokaty i bankowość prywatną. No i ostatnie 10 miesięcy z powrotem w TFI w roli prezesa. Więc jak patrzysz sobie, może od tego zacznijmy właśnie, od tego rysu historycznego, dajmy na to. Jak patrzysz sobie na to, jak ten rynek się rozwijał, produkty, sposób ich oferowania, to jakby jakie są z Twojej perspektywy najważniejsze wydarzenia, które go ukształtowały? No cóż, czas rzeczywiście bardzo szybko biegnie. Właśnie obchodzę 28. Skończyłem 28 lat na rynku, to rzeczywiście blisko już 30. Można powiedzieć, że jestem weteranem i ten okres, oprócz tego, że tak jakoś strasznie szybko przebiegł, to rzeczywiście obfitował w bardzo wiele zmian. I tak, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy i oglądających ten webinar, to tak na jednej nodze. Ja oczywiście zaczynałem w połowie lat 90. wtedy, kiedy banki wyglądały zupełnie inaczej i dystrybucja funduszy niewiele miała wspólnego z tym, co jest teraz. Banki wtedy były marmurowymi gmaszyskami zatrudniającymi po grubo kilkadziesiąt osób. W każdym był pan ochroniarz, pani księgowa, pani kadrowa, pan informatyk. Mieliśmy po drodze kilka rewolucji informatycznych, cyfrowych, można powiedzieć teraz w ostatnim czasie. I dystrybucja funduszy wtedy opierała się o dystrybucję w domach maklerskich. Fundusze były dostępne dla klientów w domach maklerskich. Banki w latach 90. nie dystrybuowały funduszy. Dystrybucja oczywiście opierała się o zlecenia papierowe, więc no, w żaden sposób te procesy nie były cyfrowe, nie były nawet zindustrializowane. Wszystko to było w relatywnie niewielkiej skali i dla mnie to było bardzo nowe i takie egzotyczne.
Warto zwrócić uwagę, że zbliżamy się też do ciekawej daty, ponieważ za kilka dni, 8 marca, będziemy mieli bardzo ważny dzień, nie tylko ze względu na to, że to jest Dzień Kobiet i będziemy świętować jak co roku, ale też będziemy obchodzili może nieco mniej chlubną i sympatyczną rocznicę wybuchu pierwszego kryzysu na polskiej giełdzie papierów wartościowych, równo 30 lat temu, w 1994 roku, po gigantycznych wzrostach w poprzedzających latach nastąpił najbardziej dotkliwy krach i on wpłynął bardzo istotnie, tak jak kolejne, na zachowania inwestorów na giełdzie papierów wartościowych. Z perspektywy rozwoju rynku funduszy, no to zaczęliśmy od papieru w połowie lat 90. w domach maklerskich, następnie na początku XXI wieku banki dostrzegły potrzebę zaimplementowania funduszy do swoich ofert i przejęły tą dystrybucję i dzisiaj tak naprawdę determinują kształt rynku. To w rękach banków jest ta dystrybucja, nasz rynek oparty jest o dystrybucję bankową. I korzystając z bardzo dobrej koniunktury, która wtedy w przededniu wejścia do Unii Europejskiej i Polski miała miejsce, te produkty się gwałtownie rozgościły na półkach bankowych, ale też w portfelach klientów. Czyli to było przed tym kryzysem z 2008 roku, tak? Jakby ta pierwsza bańka nie zniechęciła klientów na tyle, żeby nie wziąć udział w tej w zasadzie największej chyba euforii na polskim rynku. W pierwszej bańce nie uczestniczyło zbyt wielu klientów, a fundusze miały może nie marginalną, ale relatywnie niedużą rolę. Dopiero właśnie po wyskalowaniu tej dystrybucji, po wejściu banków do gry, a po drodze mieliśmy jeszcze kryzys azjatycki, kryzys rosyjski, w 98 roku w 7 azjatycki i bańkę tak zwaną dot-com internetową, również w marcu 2000 roku, ale tak naprawdę ten najbardziej dotkliwy kryzys dotknął klientów, nie tylko klientów, cały sektor finansowy w 2008 roku. On był dotkliwy chociażby z tego względu, że wtedy osiągnęliśmy maksymalną liczbę klientów, którzy byli w posiadaniu funduszy inwestycyjnych. To było ponad 3 300 000. Warto zwrócić uwagę, że nie zbliżyliśmy się do tej liczby nawet dzisiaj, wyłączając oczywiście PPK. Tych klientów na rynku funduszy jest o 1 000 000 mniej. Mhm. Więc to pokazuje, jaką drogę przeszliśmy po drodze. Umknęła nam jeszcze jedno ważne wydarzenie, istotne z perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce, mianowicie wprowadzenie podatku od zysków kapitałowych w 2021 roku. Ta informacja napłynęła na rynek i... Pierwszym. Nawiążemy do tego, bo w tej chwili trwają prace właśnie. I ten podatek będzie zmieniany. Powszechnie nazywany podatkiem Belki od pana ministra. Staram się unikać tego po apelu pana ministra, żeby jednak nie kojarzyć tego podatku bezpośrednio z jego nazwiskiem. W każdym razie podatek w pierwszej wersji nie dotykał funduszy, dotykał depozytów lokat terminowych i spowodowało to gwałtowne przyspieszenie dystrybucji. Właśnie wtedy banki weszły do gry, a później już rozszerzyły tą swoją działalność. Wydaje się, że to były takie najistotniejsze, przełomowe wydarzenia w ciągu tych 28 lat. Ten rynek ciągle się rozwija. Jestem przekonany, że ma przed sobą dobre perspektywy, natomiast niewątpliwie będzie się przeobrażał i ten proces przeobrażeń w mojej ocenie będzie postępował coraz szybciej. Mm-hmm. Tutaj wspominasz o takich rzeczach właśnie sprzed 15 i więcej lat. Natomiast dzisiaj widzimy bardzo duże zainteresowanie funduszami obligacyjnymi, że one są jakby takim trzonem i to pewnie jest historia ostatnich 10 lat. Mhm. Ciekaw jestem, czy nawet te wydarzenia nie wpłynęły na to, o których mówiłeś, no bo przecież przed kryzysem finansowym tam zdecydowanie największą popularnością cieszyły się właśnie fundusze akcyjne. To jest bardzo ciekawa uwaga i słuszne spostrzeżenie. Po pierwsze, te zmiany historycznie, jeśli chodzi o podatek, spowodowały, że ta jesień zawsze była takimi żniwami, bo to wtedy najwięcej zapadało depozytów. Największy ruch od strony tych produktów inwestycyjnych właśnie odbywał się jesienią, bo wtedy właśnie te informacje dotyczące zmian podatkowych napłynęły. Natomiast oczywiście ten rynek
ewoluował i struktura oszczędności gospodarstw domowych w tej części funduszowej istotnie się zmieniała. 20 kilka lat temu było kilka funduszy dostępnych dla klientów. One koncentrowały się na dwóch klasach aktywów. To były właśnie obligacje i akcje. Pierwsze fundusze na rynku to były fundusze czysto akcyjne bądź fundusze po prostu mieszane. Zrównoważony i stabilnego wzrostu to były najbardziej popularne rozwiązania. Z czasem zaczęło to ewoluować, myślę, z dwóch powodów. Po pierwsze, rynek jednak długo pamięta tą traumę z 2008 roku i po gigantycznej hoście z lat 2004, można powiedzieć 2003, 2007, 2008, o zasięgu 400%, te straty były niezwykle boleśnie odczuwane przez klientów, a ich odrabianie zajęło wiele lat. Spowodowało to spadek zainteresowania funduszami akcyjnymi, taki dosyć trwały, a w międzyczasie jeszcze warto odnotować, że mamy tak zwaną śrubę regulacyjną, czyli zmiany w modelu dystrybucji, takie o charakterze zgodnościowym, czyli MiFID I, a później MiFID II. W efekcie banki dystrybują te fundusze od wielu lat w strukturze takiej, która jest zdeterminowana przez fundusze dłużne, które są w naturalny sposób mogą być alternatywą dla lokat terminowych. I pewnie jakimś początkiem właśnie dla wielu klientów przez tą ankietę MiFID. Mhm. No dobrze, właśnie, to przejdźmy sobie do tych wyzwań, które branża ma teraz, tak? Czyli właśnie wspomniałeś o regulacjach, nie wiem, może pojawia się kwestia oferty produktowej, może jakichś ETF-ów, sztucznej inteligencji. Jakie, tak patrząc może globalnie najpierw, te wyzwania są? Wszystko po trochu. Podobnie jak sektor bankowy, to też trzeba mieć świadomość tego, niektórym wydaje się, że bankowość się nie zmienia. Ja, funkcjonując na tym rynku od 28 lat, jestem przeciwnego zdania. Uważam, że to jest branża, która bardzo szybko reaguje na zmiany i dostosowuje swoje modele do regulacji, do zmian technologicznych. I w tej chwili wydaje mi się, że cały biznes asset management globalnie stoi przed szeregiem wyzwań i pozwoliłem sobie przygotować taki krótki materiał bazujący na pracy konsultantów, z którego wynika, że te główne obszary to przede wszystkim jeszcze lepsza, jeszcze większa orientacja na klienta. Klient musi być w centrum i te rozwiązania, te wehikuły muszą lepiej zaspokajać, identyfikować potrzeby klienta w modelu dystrybucji, ale zaspokajać potrzeby. Dużo się dzieje w całej branży. Mówi się o tych modelach klientocentrycznych. Klient jest najważniejszy. On zawsze był ważny. Natomiast myślę, że historycznie warto też dosyć krytycznie spojrzeć na pewne etapy rynku, gdzie ta wydolność dystrybucyjna czasami i brak regulacji skutkowały właśnie takimi zjawiskami, jak chociażby masowe nabywanie funduszy akcji w 2007 czy 2008 roku, które z perspektywy czasu okazały się niezbyt udane. Rewolucja dzieje się również w ofercie produktowej i ona ma dwa wymiary. Po pierwsze, pojawiają się nowe klasy aktywów. Po drugie, zaraz pojawi się tam właśnie element sztucznej inteligencji, automatyzacji, robotyzacji w obszarze produktowym. Biznes asset management to jest biznes skali, w związku z tym przy istotnej presji na marżę, o której też będziemy dzisiaj pewnie chwilę rozmawiać, ważne jest, żeby ta masa aktywów była odpowiednio duża, bo wtedy pojawiają się możliwości, żeby oferować produkty po prostu tańsze dla klientów, stąd widzimy konieczność czy wysokie prawdopodobieństwo konsolidacji rynku i dążenia do budowania tej skali jak najszybciej. I oczywiście mianownikiem wspólnym wszystkich tych elementów, o których mówimy, jest rewolucja cyfrowa, czyli my już wiemy dzisiaj, że te produkty inwestycyjne, które wprawdzie potrzebują wsparcia i funkcjonują w modelu hybrydowym. Ten element ludzki, czynnik ludzki, praca doradców jest niezwykle ważna, ale klienci chcą mieć pełną kontrolę nad swoim portfelem, pełen podgląd i możliwość korzystania z tych produktów w kanałach zdalnych, a w zasadzie dzisiaj już śmiało można powiedzieć, że ta bankowość skończy się w telefonie. Więc pełna cyfryzacja i obudowywanie tych produktów w funkcjonalności dostępne w bankowości mobilnej. Oczywiście maksymalizacja obszaru wzrostu, o której mówiłem w kontekście fuzji, przejęć, dotyczy też kreowania nowych rozwiązań bazujących na megatrendach, takich chociażby jak ESG. Mamy bardzo ciekawy w Polsce jeszcze prawie nieobecny, ale jednak trudny do
z lekceważenia czy pominięcia trend czy nową klasę, jaką są kryptowaluty. Mhm. To będzie, myślę, duże wyzwanie regulacyjne. No i wreszcie te wszystkie elementy, o których powiedziałem, zdeterminują to, że należy przebudować, przeobrazić modele biznesowe i modele dystrybucji, modele wsparcia, właśnie modele edukacyjne. Te rzeczy, o których mówimy, w moim odczuciu powinny być zintensyfikowane. Jasne. I wspomniałeś też właśnie o tej presji na marżę. Tak sobie myślę, że znowu historycznie przy tych aktywnym zarządzaniu funduszami, no to jakimś tam standardem zachodnim było, że pewnie fundusz akcji amerykańskich, który miał potencjał rynkowy tam wieloletni w okolicach 10%, fundusz mógł mieć opłatę za zarządzanie w okolicach procenta, może trochę więcej, tak? No to działało przez dłuższy czas. Natomiast no jest teraz taki mocny trend w stronę tych ETF-ów, cięcia kosztów dla klienta. Jakby, z czego to się bierze, ta presja? Jest kilka elementów, które istotnie wpływają na kształt tego biznesu. Historycznie może tak trochę usprawiedliwie. Te wyższe marże, które były w naszej branży, w dużej mierze były możliwe do utrzymania z dwóch powodów. Po pierwsze, musiały być wysokie, bo rynek był płytki. Żeby zarobić, to te marże musiały być odpowiednio wyższe. Po drugie, jako rynek wschodzący w początkowej fazie płaciliśmy wysoką premię, czyli była możliwa do uzyskania wysoka premia. Były wysokie stopy procentowe, giełda rozwijała się bardzo dużo, bardzo szybko i te relatywnie wysokie opłaty za zarządzanie mogły być utrzymane. W dłuższym horyzoncie oczywiście stało się to jedną z barier rozwoju naszej branży i dopiero w kontekście wejścia w życie MiFID II nastąpiła regulacja również w obszarze pobieranych opłat. One zostały w istotny sposób zredukowane. Czyli mamy ten wymiar regulacyjny. W międzyczasie rynek oczywiście urósł, mamy więcej aktywów pod zarządzaniem i ta przestrzeń się pojawiła. Natomiast ta śruba regulacyjna, ale także biznesowa presja na marżę utrzymuje się w dalszym ciągu. Po pierwsze, klienci mają prawo wiedzieć, ile produkty finansowe ich kosztują, ponieważ opłaty zaszyte w funduszach wpływają na stopę zwrotu uzyskiwaną przez klientów. Im te opłaty są wyższe, tym ta stopa jest mniej atrakcyjna i to jest naturalne. Ta transparentność cenowa jest pochodną nie tylko oczekiwań klientów, ale też działań regulatora. Więc musimy temu sprostać. A po trzecie i chyba najważniejsze, no to jesteśmy świadkami upowszechniania się głównie za oceanem. To widać na slajdzie, który w tej chwili Państwu wyświetlam, fundusze pasywne. O ile historycznie po prawej stronie na wykresie słupkowym mamy napływy do funduszy w Stanach Zjednoczonych w poszczególnych dekadach i o ile jeszcze 30 lat temu udział funduszy pasywnych nie przekraczał 10%, tak w ostatniej dekadzie fundusze pasywne odpowiadają za 90% napływów. Warto zwrócić uwagę na to, że rynek funduszy w Stanach Zjednoczonych to jest połowa globalnego rynku funduszy na całym świecie. Jeśli chodzi o napływy, po lewej stronie widać, że mieliśmy całkiem wysoką globalnie dynamikę przyrostu aktywów pod zarządzaniem. Ona się załamała w roku, dwa lata temu już, w 2022, w wyniku sytuacji makro i zdarzeń o charakterze wyjątkowym, takim jak właśnie konflikt w Ukrainie. Natomiast zeszły rok zaowocował już odbudową tych aktywów i mamy już unormowaną sytuację. Ta presja, jeśli chodzi o fundusze pasywne, będzie w moim odczuciu w dużej mierze determinowała zachowania rynku i widać wyraźnie, że tych produktów również w Polsce pojawia się coraz więcej. Pojawiły się one również jakiś czas temu w naszej ofercie i nie mam wątpliwości co do tego, że opłaty będą spadały. Równocześnie będzie zwiększała się skala naszej działalności. No właśnie tak chciałem dopytać o ten rynek polski, tak? No bo u nas, jeżeli byśmy sobie zobaczyli na zestawienie napływów do funduszy tradycyjnych, otwartych versus ETF-y, no to zdecydowanie ta proporcja jest inna niż na zachodzie. Może to wynika z tego, o czym powiedziałeś, że klienci lubią inwestować przez banki. Tak? W bankach mają ten dostęp do doradcy, oczywiście też do aplikacji, gdzie mogą sobie to oglądać. I
No, bardziej to ich interesuje niż poszukiwanie tych ETF-ów, które kupujesz z reguły na giełdzie, pewnie przez rachunek maklerski. To jest pytanie, czy kwestia będąca przedmiotem moich badań i zainteresowań w zasadzie od powiedzmy 20 lat, kiedy zacząłem tak od strony strategicznej tym się zajmować. Slajd, który Państwo w tej chwili widzicie, pokazuje bardzo ciekawą, może nie anomalię, ale specyfikę naszego rynku. Jeśli sobie popatrzymy na strukturę oszczędności gospodarstw domowych, Polska versus Czechy versus Węgry czy Niemcy, już nie ilustruje tego rynkami bardziej zaawansowanymi, bardziej rozwiniętymi, no to widzimy wyraźnie, że mamy pewną specyfikę polegającą na tym, że 75% w strukturze aktywów tych oszczędności gospodarstw domowych to są depozyty i gotówka. I przy okazji prowadzonych zajęć, pracy naukowej i tak dalej, zawsze zastanawiałem się, jakie są tego przyczyny. Przyczyn jest pewnie wiele, one wynikają i pewnie z barier w zakresie świadomości klientów czy wiedzy, która jest potrzebna, żeby inwestować, ale też z zaszłości historycznych, wysokich stóp procentowych, prostoty tych produktów i tak dalej. Więc na pewno jest tak, że te depozyty, szczególnie w środowisku podwyższonej inflacji, nie są najbardziej efektywną formułą oszczędzania czy inwestowania. Udział funduszy, proszę zwrócić uwagę, jest relatywnie mały w zestawieniu do tych innych krajów. I od wielu lat mówi się, że ta konwergencja, zmiana tej struktury powinna nastąpić. Być może ten rok edukacji ekonomicznej będzie dodatkowym czynnikiem sprzyjającym. Proszę zwrócić uwagę na slajd, na wykres po prawej stronie tego slajdu, gdzie mamy zilustrowaną dynamikę na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat aktywów w zarządzaniu funduszy inwestycyjnych versus depozyty ludności. Więc widać wyraźnie, że jesteśmy krajem na dorobku, natomiast te oszczędności się pomnażają głównie właśnie w kategorii depozytów. One rosną znacznie szybciej i oderwały się te fundusze, aktywa zgromadzone w funduszach już kilka lat temu od tego, co dzieje się w bankach po stronie depozytowej. Mieliśmy takie, powiedziałbym, dosyć tłuste lata, istotny przyrost depozytów, nawet taką, powiedziałbym, małą wojnę depozytową, z którą mieliśmy do czynienia w 2022 i 2023 roku. Dzisiaj w przededniu, mam nadzieję, za jakiś czas obniżek stóp procentowych i wysokiej płynności sektora, banki ograniczają te oferty i widać to wyraźnie, że te aktywa funduszy zaczynają się odbudowywać. Pierwsze dwa miesiące, przy okazji dziękuję za zaufanie naszym klientom i też doradcom, są niezwykle udane dla całej branży i dla naszego TFI. Super, tak właśnie zastanawiam się, z czego to może wynikać, też nawiązując do tego, o czym mówiłeś, bo może też na to wpływają regulacje, bo wspominałeś o tym, że no to obciążenie czy ilość regulacji, którą branża musiała przetrawić przez ostatnie lata, była spora, no i zupełnie inaczej się jakby promuje lokatę bankową, gdzie można pokazać konkretnie procent, a zupełnie inaczej się rozmawia o inwestowaniu, o produktach inwestycyjnych. Czy kwestia regulacyjna to jest jeszcze jest to jeszcze jakieś wyzwanie dla polskich TFI? Absolutnie jest i będzie, niewątpliwie będzie, ponieważ za tymi regulacjami stoi coś ważniejszego, mianowicie megatrend ochrony inwestora. Widać wyraźnie, że z perspektywy banków, które właśnie są dystrybutorem w Polsce, ta ochrona inwestora jest bardzo istotnym czynnikiem, który nie może być pomijany. I ryzyka z tym związane, one w branży się historycznie materializowały, chociażby w przypadku kredytów frankowych, aczkolwiek kredyty wydają się być dosyć odległym obszarem w stosunku do funduszy. Niemniej jednak ta olbrzymia odpowiedzialność ciążąca na bankach i regulacje, które to ciągle podbijają, no powodują, że no jest pewien konserwatyzm w tym modelu. Drugim czynnikiem, oprócz wspomnianego związanego z edukacją, ze świadomością klientów, pewnie jest struktura demograficzna. Jednak klienci, którzy posiadają istotne nadwyżki, są w naturalny sposób bardziej zaawansowani wiekowo. Są to osoby dojrzałe lub starsze, i one w naturalny sposób nie powinny wystawiać się na nadmierne ryzyko w kontekście jakby swoich preferencji czy horyzontu inwestycyjnego. No tutaj szereg czynników, myślę, tą sytuację determinuje. Na pewno mamy do wykonania sporą pracę mobilizującą szczególnie młodsze osoby w kontekście
wyzwań demograficznych systemu emerytalnego, żeby odpowiednio wcześniej rozpoczynały swoją przygodę z inwestowaniem, biorąc pod uwagę właśnie ich długi horyzont inwestycyjny i cel, jakim jest zabezpieczenie emerytalne, te elementy umożliwiają branie tego ryzyka po prostu i powinni z tego korzystać, a z danych publikowanych przez KNF jednak wynika, że nawet w tych wehikułach emerytalnych, jakim są IKE, IKZE, udział klientów starszych jest bardzo wysoki, a udział klientów młodych, którzy powinni być żywotnio zainteresowani w tego typu rozwiązaniach, jest bardzo mały. Na pewno powinien być dużo wyższy. No właśnie, tak się zastanawiam, czy te zmiany, a propos teraz tych zmian podatkowych na przykład. Mieliśmy zmianę w ubiegłym roku dotyczącą możliwości kompensowania zysków i strat z funduszy inwestycyjnych. Już teraz sami się rozliczamy z tych inwestycji. Mamy dyskusję o możliwych kolejnych zmianach właśnie w tym podatku od zysków kapitałowych. Czy myślisz, że te zmiany generalnie jakby mają szansę przekonać też tą młodzież, czy ogólnie inwestorów, czy one idą w pozytywnym, takim, w pozytywną stronę, czy to jest też coś, co po prostu no, trzeba będzie pomóc klientom zrobić? Zachęty podatkowe, tak jak już historycznie sobie wspomnieliśmy, mogą w istotny sposób wpłynąć na kształt rynku i zmobilizować inwestorów. Tak było w przypadku wprowadzenia podatku od zysków kapitałowych ponad 20 lat temu i również teraz stoimy przed szansą, żeby te zmiany, których kształtu jeszcze nie znamy, ale w ogólnym zarysie doniesienia medialne wskazują na to, że będą tam preferencje w zakresie horyzontu inwestycyjnego, trzymania tych inwestycji z mniejszymi obciążeniami podatkowymi, mogą w istotny sposób pomóc i zmienić kształt rynku. Po pierwsze, mogą zachęcić do większego ryzyka części klientów. Po drugie, mogą ograniczyć zjawisko, nie chcę powiedzieć spekulacji, ale takiego, no, powiedziałbym, day tradingu na funduszach, które niekoniecznie są wehikułem do tego jakby stworzonym. Także ja jestem umiarkowanym optymistą. Ważne jest, żeby ten system podatkowy był stabilny, żeby te zmiany nie miały miejsca każdego roku, bo pierwsze wprowadziliśmy już w tym roku, czyli to jest możliwość kompensacji zysków i strat. Kolejne są, już wiemy, przed nami. Dobrze byłoby złapać jakiś względny poziom równowagi i w ten sposób stymulować w dalszym ciągu rozwój rynku i zachęcać klientów do oszczędzania, do inwestowania. Wiesz co, to zachęcanie też może mieć wymiar edukacji finansowej, czyli tematu, który no, jest nam obojgu bliski, więc zaraz do niego przejdziemy, ale jeszcze bym zapytał cię o branżę, o konsolidację w branży, no bo mówimy o tych marżach, mówimy o tych wyzwaniach, potrzebie coraz silniejszej cyfryzacji, to wiadomo, te projekty, mówimy o tym skalowaniu się, prawda? Te projekty też są kosztowne cyfryzacji, tak. Więc tak się zastanawiam i widzieliśmy też dosyć sporą konsolidację w bankowości na przestrzeni ostatnich 10 lat. Czy wydaje ci się, że po stronie TFI też możemy jakby tego oczekiwać? W mojej ocenie jest to proces nieunikniony i on będzie determinowany właśnie przez te elementy, które wymieniłeś. Czyli po pierwsze trzeba mieć odpowiednią skalę. Żeby tą skalę uzyskać, trzeba mieć dostęp do dystrybucji, która jest coraz bardziej utrudniona. Banki koncentrują się na własnych rozwiązaniach, na własnych fabrykach produktowych i ten dostęp do dystrybucji no, jest utrudniony. Rosnące koszty, nie tylko związane z cyfryzacją, ale też regulacyjne, podbijają te trendy, w związku z czym nie tylko sektor bankowy, ale też rynek funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych w mojej ocenie jest zagrożony, czy jakby musi się konsolidować, dlatego że nie ma miejsca na małe podmioty. Mały podmiot może próbować szukać pewnej niszy, w której się specjalizuje, natomiast uniwersalnie działające towarzystwa muszą działać w odpowiedniej skali. Okej. Okay. No dobrze, no to a propos właśnie tej edukacji finansowej. Wspomniałeś, że jesteśmy w roku edukacji finansowej, tak. Ogłoszonym przez Senat w związku między innymi ze stuletnią rocznicą powstania Banku Gospodarstwa Krajowego i też chyba reform gospodarczych.
Jak to wykorzystać? Czy w jaki sposób możemy zainteresować, czy wyedukować, nie wiem, młodsze pokolenie, czy też starszych klientów, czy w zasadzie zainteresować, może bardziej powiedziałbym, dywersyfikacją swoich pieniędzy? Zacznę może od rzeczy, na które mam ograniczony wpływ, a które chyba nie są do końca zaadresowane. Wydaje mi się, że takie elementy edukacji ekonomicznej powinny być zaszyte w kanon edukacyjny w szkołach po prostu. Jakieś podstawowe rzeczy związane z ryzykiem, co to jest akcja, co to jest obligacja, jak się bierze kredyt hipoteczny, jakie jest ryzyko walutowe. Te rzeczy powinniśmy już wynosić ze szkoły i to pewnie ze szkoły średniej. I fajnie by było o tym pomyśleć, ponieważ w mojej ocenie nawet od strony czysto społecznej uniknęlibyśmy, może nie do końca, ale ograniczylibyśmy skutki tych negatywnych zjawisk, które przez rynek się ciągle, na rynku się ciągle pojawiają, czyli jakieś piramidy finansowe lub inne tego typu negatywne zjawiska. Oczywiście olbrzymia rola w edukacji jest po stronie sektora finansowego i odpowiedzialność. Tutaj to jest działalność, powiedziałbym, misyjna również naszego banku i powinniśmy wszystkimi możliwymi sposobami wspierać naszych klientów. I tutaj wydaje mi się, za chwilę w sukurs przyjdzie nam sztuczna inteligencja i ta cyfryzacja, o której mówimy, i na tym też koncentrujemy się wspólnie właśnie z bankiem, żeby oferować rozwiązania, które będą coraz bardziej przyjazne, coraz bardziej transparentne, zgodne z regulacjami i zaspokajające w lepszy sposób potrzeby klienta. Łatwe, intuicyjne w telefonie. O to was też za chwilę zapytamy, bo jeżeli oczywiście chcecie dołączyć do naszej dyskusji, to zachęcam do tego, żeby komentować na czacie. My też za chwilę będziemy mieli kilka pytań do was. No właśnie, bo a propos tego zaangażowania trochę w działania edukacyjne, ty też od dłuższego czasu angażujesz się w certyfikację doradców bankowości prywatnej, w zasadzie na rynku, czyli taki najbardziej rozpoznawalny certyfikat EFPA? Tak, tak. To już jak długo się tym kilkanaście zajmujesz? Lat, 15 lat właśnie fundacja świętowała całkiem niedawno 15-lecie. I jaki tam przedmiot wykładasz? Wykładam planowanie finansowe, czyli właśnie takie ABC, jak postępować z klientem, na co zwracać uwagę, jakie są modelowe podejścia do procesu planowania finansowego i dzięki temu ta moja 15-letnia przygoda skutkuje tym, że mam sporą ekspozycję na rynek, bo ten certyfikat jest mocno upowszechniony właśnie w segmencie bankowości prywatnej i tutaj warto podbić właśnie bardzo istotną rolę, bo nie chciałbym wyjść tutaj na ortodoksyjnego wyznawcę świata cyfrowego. Doradcy stanowią absolutnie fundament modelu dystrybucji i tak pozostanie na każdych zajęciach. Jak spotykam się z doradcami, zwracam uwagę i podbijam, że bankowość prywatna, centra doradcze będą ostatnim bastionem tej tradycyjnej bankowości. Będą potrzebne, jesteśmy potrzebni klientom i kawał dobrej roboty również w wymiarze edukacyjnym jest tam wykonywany. Mhm. Tutaj myślę też jest właściwy moment, żeby doradcom za ich pracę podziękować. Natomiast te nowiny cyfrowe, sztuczna inteligencja będą raczej narzędziami wspierającymi ich pracę. Mhm. Ja nie widziałbym tutaj mocnych zagrożeń, chociaż oczywiście uczciwość nakazuje mi również dodanie, że jednak liczba klientów tylko cyfrowych w bankach oczywiście będzie w dalszym ciągu bardzo szybko rosła. Jasne. Natomiast jest to, tak jak mówisz, stopniowy proces. I no, mając tą ekspozycję, tak, spotykając się z tymi doradcami przez tyle lat, no to też masz okazję z nimi porozmawiać i poznać też tę perspektywę właśnie doradcy, który ma dosyć bliską tą perspektywę klienta. Jakieś wnioski ci się nasuwają po tych rozmowach? To jest bardzo ciekawa grupa zawodowa. Ona jest dosyć jednolita, czyli nie ma tak, że banki są w stanie w oparciu o swoich pracowników budować istotną przewagę konkurencyjną. Ta grupa jest dosyć jednolita, jeśli chodzi o poziom kompetencji. Bardzo dobrzy fachowcy, doświadczeni. To jest grupa mocno dojrzewająca. Ludzie dojrzali z dużym doświadczeniem rynkowym. Można powiedzieć, mam nadzieję, że się nie obrażą, tacy po prostu wyjadacze i weterani, których praca nie jest łatwa, no ponieważ ona oprócz tego doświadczenia i wiedzy wymaga umiejętności interpersonalnych, zarządzania emocjami klienta.
A biorąc pod uwagę sytuację rynkową na przestrzeni ostatniej dekady, te wszystkie czarne łabędzie, które przypłynęły, no wydaje mi się, że wiązała się z jakby dużym wysiłkiem i z wieloma wyzwaniami. Mhm, super. Dobrze, to na koniec jeszcze bym zapytał Cię o plany Pekao TFI w perspektywie kolejnych lat. Jakie tutaj są te kluczowe ścieżki, którymi chcecie podążać pod kątem oferty, pod kątem tego, w jaki sposób ona jest prezentowana, czy właśnie pod kątem tej edukacji finansowej, czy macie tutaj jakieś takie konkretne pomysły? W skrócie pewnie nikogo nie zaskoczę. Jesteśmy fabryką produktową w grupie kapitałowej. Musimy dobrze rozumieć potrzeby klientów banku. Jesteśmy wyspecjalizowanym podmiotem w zakresie zarządzania aktywami, w związku z czym naszą powinnością jest dowozić wysoką jakość zarządzania tymi aktywami. Mówiąc wprost, atrakcyjne stopy zwrotu, które będą przyciągały klientów, ponieważ musimy, tak jak cały rynek, się odpowiednio skalować. To się uda tylko wtedy, kiedy nasze produkty będą odpowiadały potrzebom, a stopy zwrotu zaspokajały oczekiwania naszych klientów. To jest jedna rzecz. Drugą nogą, na której stoi spółka, to jest rozwój PPK, czyli wehikułu emerytalnego we współpracy z korporacjami. Mamy bardzo istotne udziały rynkowe i to jest taki drugi fundament, czy druga kolumna, na której opiera się strategia firmy. Wreszcie trzecim elementem, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest bardzo bliska współpraca z banku, polegająca nie tylko na tym, że oferujemy atrakcyjne produkty z atrakcyjnymi stopami zwrotu, ale obudowujemy je w funkcjonalności, których oczekują nasi klienci. Czyli omnikanałowe podejście do oferty, wsparcie doradców w modelu dystrybucji, to są rzeczy, na których będziemy się koncentrować. Kolejną rzeczą jest rozbudowa tej oferty o elementy poszukiwane przez klientów albo takie, które wkraczają na nasz rynek, na przykład zielone inwestycje. Tutaj również nie możemy stać z boku, mamy już dwa fundusze w swojej ofercie, tak zwane zielone, i należy oczekiwać dalszego rozwoju tego obszaru. Okej. Dziękuję Ci bardzo tutaj za to jakby zwięzłe przedstawienie sytuacji w branży, na funduszach. No i teraz chcemy Was troszkę zaangażować w to spotkanie przy wykorzystaniu platformy Menti. Tak więc weźcie sobie telefony, będziemy mieli do Was kilka pytań i możecie albo zeskanować kod QR widoczny na ekranie, albo wejść na stronę menti.com i wpisać kod 1849-3681. Obie te drogi zaprowadzą Was dokładnie w to samo miejsce, czyli 5-6 pytań dotyczących tego, co się może dziać na rynku, albo trochę szerzej, właśnie jaka jest wartość produktów, które oferujemy, jaka jest ich przyszłość. Dobrze, więc przejdźmy sobie do pierwszego pytania. W jaki fundusz najchętniej zainwestujesz pieniądze? I to jest tak, od razu wytłumaczę to pytanie, bo tutaj jest kilka rozwiązań zaproponowanych, ale chodzi mi o to, jeżeli już inwestujecie pieniądze w fundusze, to możecie po prostu wybrać tę grupę, którą najbardziej lubicie, czy która Waszym zdaniem ma największą wartość dla Was. A jeżeli jeszcze nie inwestujecie pieniędzy w fundusze, nie próbowaliście tego rozwiązania, no to możecie zaznaczyć to, co wydaje Wam się, że może być najciekawsze, jeżeli mielibyście wskazać po prostu jedno, tak? Czy to właśnie są akcje polskie, czy zagraniczne, czy może właśnie przez ETF-y, czy może obligacje, może ESG właśnie a propos tych zielonych funduszy, może nieruchomości przez REIT-y, temat w zasadzie w Polsce mało popularny, gdyż my wolimy te tradycyjne sposoby inwestowania w nieruchomości. Taka niepokryta trochę klasa aktywów. No dobrze, więc mamy tutaj sporo odpowiedzi. Dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w tym głosowaniu. I co? No taki mocno zdywersyfikowany portfel. Duży udział akcji polskich po lewej stronie,
duży udział obligacji krótkoterminowych polskich. Ten błękitny słupek to z racji pewnie ich znakomitych wyników w ostatnim czasie, ale to my też o tym mówiliśmy na webinarach, że ten potencjał cały czas przy tych stopach procentowych jak najbardziej jest. I długoterminowe również zainteresowane, więc trochę zagranicy, trochę ETF-ów. I też parę osób odpowiedziało na różowo, czyli ESG, bardzo się, nas to cieszy. No to przejdźmy do drugiego pytania. Za 10 lat, waszym zdaniem, twoim zdaniem, co będzie najpopularniejszą formą inwestowania na rynkach finansowych? Czy to będą ETF-y, czy fundusze inwestycyjne w tej formie otwartej, takiej tradycyjnej, czy to będą właśnie fundusze wykorzystujące, czy wpływające pozytywnie na środowisko, czyli ESG? Czy to będą jakieś programy z ulgami podatkowymi IKE, IKZE, PPE? Czy to może będą inwestycje bezpośrednio na giełdzie przez rachunek maklerski? Może obligacje detaliczne? A może kryptowaluty? Ostatnia odpowiedź, już nawet jak jedna taka się pojawiła. Za 10 lat, waszym zdaniem, co będzie najpopularniejsze? Również pełna dywersyfikacja. Pełna, tak, pełna dywersyfikacja bardziej po tej stronie rynkowej niż obligacje czy kryptowaluty. Ty chciałbyś coś tutaj obstawić? No tak jak powiedziałem, na pewno te fundusze pasywne będą się emancypować, bo widać to w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej i one zawitają również do nas. Natomiast nie oznacza to oczywiście śmierci dla tych klasycznych funduszy aktywnie zarządzanych. One, jeśli tylko będą dowoziły tą jakość zarządzania i stopy zwrotu, nie są w mojej ocenie jakoś istotnie zagrożone. Natomiast ta część pasywna pewnie będzie rosła. Co do krypto, to tutaj pewnie czekamy na regulacje. Na razie mamy tam taki mocno nieuregulowany rynek o bardzo wysokiej zmienności i wysokim ryzyku. Więc znowu ten megatrend ochrony inwestora nakazuje tutaj, powiedziałbym, taką powściągliwość i ostrożność. Natomiast no, widać, szczególnie dla młodych osób, jest to kierunek interesujący. Póki co chyba więcej mający wspólnego z, no nie chcę powiedzieć z hazardem, ale pewnie tam jakiś element hazardu w tym wszystkim jest. Co do krypto, to też jest ciekawe jest to, że one paradoksalnie mogą się, jeżeli się staną bardziej popularne, to paradoksalnie właśnie dzięki branży tej zarządzania aktywami, tak. No bo to, co może je spopularyzować, to chociażby te ETF-y. Pierwszy pojawił się na Bitcoina, być może będzie jeszcze tam na jedną inną kryptowalutę. Absolutnie tak, to był przełom, to tylko jako anegdotę i przerywnik powiem, że Warren Buffett zapytany o Bitcoina i kryptowaluty powiedział, że nie ma wyrobionego zdania, ale myśli, że jego wnuczki wolałyby odziedziczyć spadek w dolarach. Okej, okay, no to ciekawy głos. A to cię od razu zapytam o ten poprzedni w takim razie ulubiony rynek. Masz jakiś swój ulubiony rynek też bez żadnej rekomendacji inwestycyjnej? Tak, tak, to musimy tutaj unikać i się trzymać. Moim zdaniem, czy dla mnie, po pierwsze, no, sam się tym zajmuję od wielu lat, nie mam jednego, ponieważ wierzę w dywersyfikację i w rozsądne budowanie portfela zgodnego z moimi celami inwestycyjnymi i profilem. Tak brzmi może regulacyjnie, ale absolutnie w to wierzę i ma to sens i staram się tego trzymać. Jasne. No my też się tego trzymamy w naszych oficjalnych rekomendacjach, które możecie znaleźć w PKO Banku Polskim pod postacią narzędzia PKO Inwestomat. Dobrze, przejdźmy dalej w takim razie do trzeciego pytania. I tutaj mamy już pytanie otwarte. Właśnie a propos tej edukacji finansowej, może podpowiecie nam, jaki macie pomysł. Waszym zdaniem, jeżeli branża, tak jak Rafał powiedział, miałaby się mocno angażować, angażuje się, ale miałaby się dalej albo jeszcze mocniej zaangażować skuteczniej właśnie w tą edukację, to jakie waszym zdaniem działania byłyby najbardziej skuteczne? Jeżeli jesteś klientem, to możesz powiedzieć ze swojej perspektywy, co by ciebie najbardziej interesowało. Jeżeli pracujesz w tej branży, to możesz powiedzieć ze swojej perspektywy,
Webinary edukacyjne. O, dziękuję bardzo. To będziemy pewnie je dalej prowadzili w takim razie. Aczkolwiek to nie jest oczekiwana odpowiedź, tak? Każdy was pomysł jest dobry, więc możecie się podzielić, jeżeli ktoś jeszcze będzie miał ochotę. Tak, tu czekamy w napięciu na inspirację. Na pewno widać dużą koncentrację banków, głównie banków, dystrybutorów, ale też domy maklerskie na poprawianiu doświadczeń klienta, czyli te ścieżki zakupowe, wymiar operacyjny są coraz bardziej przyjazne, coraz bardziej intuicyjne, no bo jednak bariera wejścia do tego świata finansów, szczególnie tych inwestycji, w dalszym ciągu jest i ona ma jakby dwie płaszczyzny. Jedna to jest związana z edukacją, ze świadomością, z wiedzą ekonomiczną, a druga jednak to jest bariera technologiczna. Mhm. I tutaj w mojej ocenie właśnie olbrzymia rola dystrybutorów, doradców, żeby tych klientów skutecznie w tych kanałach osadzać, oswajać z tymi rozwiązaniami, a te rozwiązania oczywiście powinny być na tyle proste, intuicyjne, żeby szybko zyskiwały na popularności. Też jako ciekawostkę powiem, że dzięki pracy doradców, ale też aktywności klientów, zeszły rok jest takim dosyć przełomowym, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się, że wiodącym kanałem dystrybucji dla funduszy inwestycyjnych było ICO, aplikacja mobilna. 30% transakcji zostało zawartych w zeszłym roku w ICO i nie mam wątpliwości, że za tym udziałem i tym olbrzymim sukcesem jest praca doradców właśnie. Mhm. Mamy już trochę pomysłów tutaj, dziękujemy za nie bardzo, czyli aktywność na platformie X. O, to właśnie na to liczyłem, powiem szczerze, ja czy na tej platformie, czy na TikToku, czy na innych takich właśnie social mediowych platformach, myślę, że tam trzeba się pojawiać coraz częściej, zwłaszcza dla młodzieży. Propozycja, żebyśmy uświadamiali przez reklamy, na przykład więcej tych reklam i pokazywanie dobrych wyników. To też możemy oczywiście robić w określony sposób. Tutaj trochę te regulacje wchodzą, ale rzeczywiście reklamy no, mogłyby być, mogłyby się pojawiać. Prowadzić w szkole to jest to, co wspomniałeś, właśnie TikTok, o YouTube. Dziękujemy wam bardzo. No to przejdźmy do kolejnego pytania. Jeszcze nam zostały trzy. Dwa otwarte, jedno zamknięte. Jakie waszym zdaniem są największe wady inwestowania przez fundusze inwestycyjne? I teraz skąd pomysł na to pytanie? No, z tego względu, że tam tak jak pokazywałeś, porównywałeś nas tam właśnie tutaj do regionu chociażby, to fundusze inwestycyjne miały troszkę mniejszy udział niż powiedzmy tutaj w regionie, a jeszcze mniejszy w relacji do Europy Zachodniej. Tak. Tak, więc z czegoś to też musiało się wziąć. Nawet ta dyskusja, która się czasami pojawia na YouTubie i na tych platformach społecznościowych, czy najlepszą inwestycją to są właśnie nieruchomości, a może te lokaty, a może też fundusze inwestycyjne czy rynki finansowe też powinny gdzieś tam być. Mhm. Tym bardziej, że one mają to trzecie miejsce, nie? Więc co tutaj jest tą barierą, słuchajcie? Edukacja w szkołach. Wysokie koszty towarzyszące, ryzyko. No chyba to są te najczęściej słyszane. Wysokie koszty w porównaniu do ETF-ów. Tak, no i tak jak powiedziałem, to ta presja się będzie utrzymywała i te opłaty będą na pewno obniżane. Im więcej tych aktywów, tym ta przestrzeń będzie większa, im mniejsze opłaty, tym wyższy zysk dla klienta. To są naczynia połączone. Chociaż tutaj jedną rzecz bym dodał, tak? Bo to jest może o tyle ciekawe, że my patrzymy na te, porównujemy z ETF-ami, ale często porównujemy z tymi ETF-ami zagranicznymi. Mhm. Prawda? Czyli powiedzmy, jeżeli mamy fundusz w PKO, taki indeksowy, pasywnie zarządzany, z tą opłatą 0,7% za zarządzanie rocznie, to porównujemy to z ETF-ami na rynkach zagranicznych, amerykańskimi, które mogą mieć, nie wiem, kilka dziesiątych, tak? Natomiast, tak jak pokazaliście, bardzo dużo osób chce inwestować w polskie akcje i w polskie obligacje. No i nie znajdziemy w zasadzie na tym rynku tak tanich ETF-ów, nawet na giełdzie. Jednak te koszty są
też w okolicach 0,5% do procenta. Nie? To prawda i to też taka ciekawostka, że wprowadzając u nas, czy w zasadzie dokonując repricingu i zmieniając strategię tych funduszy na pasywne właśnie z relatywnie niskimi opłatami, nie widzieliśmy, czy nie przełożyło się to na natychmiastowe zwiększenie zainteresowania. Czyli cały czas ta świadomość pewnie musi być budowana. Czyli wydawało nam się, że obniżając istotnie opłaty, to przypomnę, maksymalna opłata dla funduszy akcji to jest 2%. Nasze fundusze pasywne są, jak wspomniałeś, istotnie tańsze. Nie spowodowało to istotnego napływu środków, nawet jeśli dołączymy do tego bardzo atrakcyjne dwucyfrowe stopy zwrotu, jakie zostały osiągnięte w zeszłym roku, czy w zasadzie od jesieni 2022 roku, bo tam mieliśmy dołek lokalny tutaj na indeksach giełdowych. No dobrze, jeszcze nawet pojawiło się kilka opłaty manipulacyjne, brak wpływu na inwestycje dokonywane przez wybrany fundusz, czyli że nie mamy jakiejś takiej może kontroli, jak przy lokatach czy nieruchomościach, brak wiedzy i strach przed stratą. Koszty, strach przed stratą. Dobrze, ale to przejdźmy do kolejnego pytania, bo pomimo tego właśnie, że stopa zwrotu nie jest tam jakoś jasno określona, tylko może być różna, mogą być wahania, pomimo tego, że tam są jakieś koszty, no to jednak spora część osób wybiera tę formę inwestowania. Nie? Więc jakie waszym zdaniem są największe zalety funduszy inwestycyjnych? Jeszcze możecie nam zdradzić. A ty możesz się zastanowić, jak z twojej perspektywy, jaka jest największa zaleta funduszy inwestycyjnych. Wsparcie doradcy. O, to jak mamy, pewnie mamy też doradców na tym spotkaniu, więc oczywiście pozdrawiamy po raz kolejny. Tak, w waszej pracy, jeśli jesteście z nami na łączach, absolutnie ten element doradczy za chwilę od strony formalnej będzie podbijany i regulacje również będą, będą determinowały kształt tego rynku, który oprze się formalnie o doradztwo inwestycyjne. Ten czynnik ludzki właśnie, to doradztwo, które my stworzymy sobie tutaj we współpracy z bankiem, ale które będzie narzędziem dla doradców, no to jest przyszłość rynku. Tutaj też istotny sposób odróżniamy się od Europy Zachodniej, gdzie formalnie doradztwo inwestycyjne jest dominującym modelem dystrybucji funduszy w Polsce różnie. Płynność, wsparcie w zarządzaniu, czyli wsparcie w jakimś podjęciu decyzji pewnie o swoich pieniądzach, możliwość inwestowania małymi krokami, o to jest super, tak? Płynność inwestowania i jakby możliwość inwestowania małymi krokami to jest ewidentnie takie oddzielenie od inwestowania w nieruchomości, tak? Gdzie po prostu ten proces jest dużo większy i tam też no, jakby kupujemy coś dużo droższego. Zwolnienie z konieczności selekcji aktywów, super, właśnie tutaj to w punkt, uwaga. Szeroki wybór rynków światowych, możliwość zarobienia więcej niż na lokacie. I dywersyfikacja szeroka, zarządzanie przez specjalistów. Dla ciebie, który jest ci najbliższy? No w punkt. Tak naprawdę ona, idea funduszy w momencie, kiedy one w ogóle się pojawiły na świecie, była prosta, czyli nie trzeba było mieć olbrzymiego kapitału, żeby uczestniczyć w atrakcyjnych przedsięwzięciach. To jest raz. I dwa, przesuwało to środek ciężkości z analizy, wiedzy takiej już bardzo szczegółowej na specjalistów, którzy się tym zajmują. Więc niewielkimi środkami, bez konieczności analizowania raportów finansowych poszczególnych spółek, można partycypować we wzroście gospodarczym chociażby naszego kraju, czy szukać okazji inwestycyjnych i dywersyfikować swój portfel geograficznie. To jest moim zdaniem super idea i ona jest ciągle żywa i jestem spokojny o przyszłość tej branży. Podbijałem tu sporo wyzwań, natomiast w mojej ocenie w dalszym ciągu te perspektywy są dobre, ponieważ będziemy się bogacić, będziemy mieć coraz więcej pieniędzy i będziemy się zastanawiali, co z tymi pieniędzmi robić. Dla mnie też to było najważniejsze, nie? Że po prostu możesz jakby partycypować w tym, nie robiąc przy tym nic. W sensie, żebyśmy się też dobrze zrozumieli tutaj, tak? Jeżeli sobie porównujemy się z lokatami czy nieruchomościami, to super, że Polacy, Polki tak mocno korzystają z lokat
i przez lata one dostarczały tego, czego miały, tego bezpieczeństwa i super, że mogliśmy zarabiać na nieruchomościach przez te kilkadziesiąt lat, też pewnie przy wykorzystaniu w dużej mierze kredytów hipotecznych. Natomiast jeżeli sobie już porównujemy po prostu, jeżeli ktoś chce zdywersyfikować swoje pieniądze o jakąś kolejną porcję inwestowania, to myślę, że to jest no, kluczowe, że mogłeś kupić jakiś fundusz albo na przykład OFE, tak? Mogłeś być zapisany kilkadziesiąt lat temu, nie robisz przy tym nic. Sprawdźcie sobie stopy zwrotu od początku OFE, czyli polska giełda, tam jeszcze wcześniej z obligacjami, trzy cyfrowe, nie robiąc przy tym nic. Nie? Więc to jest na pewno duża zaleta. No i ostatnie pytanie już, w zasadzie taka pytanie ciekawostka. Czy pracujesz w branży finansowej? To będziemy mogli sobie zobaczyć, czy odpowiedzi, które udzielaliście, to były bardziej odpowiedzi właśnie koleżanek, kolegów z branży, czy może klientów, potencjalnych klientów, inwestorów. I prosimy oczywiście o szczere odpowiedzi tutaj. No ja właśnie 28 urodziny w branży obchodziłem kilka dni temu. Jednak chyba to spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem właśnie naszych kolegów i koleżanek. Ale to też bardzo dobrze, bo no, podejmujemy bardzo wiele innych działań skierowanych właśnie do tamtych odbiorców. Rafał, dziękuję Ci bardzo za przyjście i podzielenie się w takim razie Twoją ekspertyzą, Twoim doświadczeniem. No ja dziękuję za zaproszenie. Zasiliłem grono takich zacnych prelegentów, bo bardzo miło spędzić z Tobą czas. I z Państwem. Super. No i a Was zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Pewnie nawiążemy trochę do edukacji finansowej, ale to szczegóły w przyszłości. Tak więc dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję.